Znany wśród czytelników duet prawników Chyłka i Zordon powracają. Najmłodszy w historii sędzia Trybunału Konstytucyjnego zostaje publicznie oskarżony o zabójstwo człowieka, którego nigdy w życiu nawet nie spotkał. Mimo to prokuratura zaczyna zabiegać o uchylenie immunitetu. Czy to spisek na szczytach władzy? Polityczna zemsta? A może po prostu czas sięgnąć po immunitet? Remigiusz Mróz.